Witam Państwa serdecznie na Poznańskim Festiwalu Nauki i Sztuki. Moje nazwisko to Krakowski Szymon. Jestem związany z Laboratorium Fizycznym i Elektroniki Cyfrowej na Wydziale Fizyki. Chciałbym w tej prezentacji przedstawić wprowadzenie do Internetu Rzeczy. Na początku odpowiem na pytanie, czym tak naprawdę jest Internet Rzeczy. Dalej przedstawię, jakie części składowe są wymagane, abyśmy mówili o Internecie Rzeczy. Dalej pokażę, że możemy zbudować Internet Rzeczy sami, niskim kosztem. Na końcu przedstawię możliwe zagrożenia, które czyhają na nas, gdy korzystamy z rozwiązań Internetu Rzeczy. Mała dygresja na początek. Otóż jeszcze do niedawna, czytając jakieś niezbyt mądre wypowiedzi, być może czytając kontrowersyjne treści, mogliśmy być w pewien sposób pewni, że rozmawiamy z istotą żywą. Po drugiej stronie komputera jest istota żywa. Natomiast dziś być może rozmawiamy z lodówką, z odkurzaczem. Kto wie? Nie możemy być tego pewni do końca. Ale przechodząc do meritum. Internet rzeczy, przetwarzanie danych w chmurze, technologie ubieralne, konsumencki druk 3D, autonomiczne pojazdy, urządzenia pozycjonowania w pomieszczeniach, tak zwane beacony, przetwarzanie wielkich wolumenów danych, czyli big data, zastosowanie technik uczenia maszynowego, technologie bliskiej komunikacji, NFC, być może korzystacie z płatności, z telefonów komórkowych, z zegarków, inteligentne miasta, rozszerzona rzeczywistość wirtualna. To kilka z najbardziej zauważalnych trendów IT ostatnich lat. Natomiast Internet Rzeczy wśród nich jest technologią, w której pokładane są znaczne oczekiwania użytkowników przede wszystkim. Pojęcie Internetu Rzeczy, Internet of Things, zostało użyte po raz pierwszy już ponad 20 lat temu jako temat prezentacji wygłoszonej przez Kevina Ashtona, angielskiego wynalazcy i promotora startupów. Otóż sformułował on takie postulaty, że człowiek, mając ograniczone możliwości dotyczące czasu, uwagi i dokładności, być może powinien dać komputerom możliwość zbierania informacji tak, aby mogły one same widzieć, słyszeć i czuć świat. RFID oraz technologie sensorowe umożliwiają komputerom obserwowanie, identyfikowanie i rozumienie świata bez ograniczeń związanych z wprowadzaniem danych przez człowieka. Te sformułowania zostały przedstawione podczas prezentacji w roku 99 ubiegłego wieku. Właśnie przez tego człowieka pokazanego tutaj na dole. W okresie pomiędzy latami 2008-2009 nastąpił moment gwałtownego wzrostu liczby podłączonych urządzeń do internetu za sprawą m.in. smartfonów i urządzeń spokrewnionych. Przekroczona została wtedy znamienna bariera liczby połączonych urządzeń do globalnej sieci, która była większa niż liczebność populacji ludzi na świecie. To zdarzenie jest oznaczone tutaj tym czerwonym prostokątem. Lata 2008-2009. Właśnie wtedy liczebność rzeczy podłączonych do internetu przekroczyła ilość populacji. Otóż zdarzenie to jest uznawane za moment naturalnego zaistnienia Internetu Rzeczy. Znaczące firmy działające w sferze teleinformatyki estymują wielkość wszystkich urządzeń podłączonych do globalnej sieci na poziomie około 25-50 miliardów w roku obecnym, czyli 2020. I na tym wykresie możecie zauważyć, w osi czasu mamy podłączone urządzenia
do sieci internet w roku obecnym jest to wartość około 50 miliardów. Natomiast w tym momencie, w roku obecnym, możliwe, że będzie właściwe sformułowanie internetu wszechrzeczy, czyli współistnienia sieci ludzi, fizycznych rzeczy i ogólnie procesów, które towarzyszą tym zjawiskom. Takie pojęcie zostało zaproponowane przez firmę Cisco. Co tak naprawdę tworzy internet rzeczy? Otóż internet rzeczy zakłada stworzenie sieci rozproszonych fizycznych obiektów, inteligentnych przedmiotów nowej generacji, które mogą przyczynić się do znacznego wzrostu jakości życia ludzi, jak i w wielkiej skali dalszy rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz budowę gospodarki przyszłości. Założenie to wymaga użycia protokołów i rozwiązań nowej generacji, aby sprostać niezaistniałym wcześniej wymaganiom. Wiele rozwiązań dedykowanych internetowi rzeczy jest dostępnych już obecnie, natomiast część jest nadal w trakcie budowy oraz standaryzacji. No, między innymi powiem tutaj o protokołach za chwilę. Muszą one zapewnić ogromną pulę adresową, tak aby każde urządzenie miało swój unikalny adres. Oczywiście mówimy tutaj o IP6, IP wersji 6 oraz powinny te rozwiązania zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa komunikacji, zdolności agregacji, interpretacji oraz transmisji wielkich wolumenów danych, mając na uwadze ograniczone zasoby sprzętowe i programowe urządzeń wbudowanych. Niezbędne będzie użycie lekkich protokołów wymiany danych, zapewniających minimalizację zużycia energii oraz kosztów transmisji danych. O tym na kolejnych slajdach. Natomiast to, co jest najważniejszym aspektem internetu rzeczy, czyli takie mikrokońcówki, węzły, czy to pomiarowe, czy to wykonawcze, zaraz przedstawię możliwość budowy takich węzłów we własnym zakresie. Taki bardzo prosty projekt. Co będziemy jeszcze potrzebowali? Co jest kolejnym ważnym elementem internetu rzeczy? Otóż kanał komunikacyjny to taki protokół połączeniowy, który zapewnia transmisję danych między urządzeniami. Natomiast trzecią rzeczą to jest maszyna przetwarzająca, najczęściej chmura obliczeniowa. Przetwarza ona i interpretuje dane pomiarowe nadchodzące z węzłów pomiarowych, czyli tych końcówek. Posiada autonomiczne możliwości decyzyjne oraz reakcji na zmieniające się warunki oraz na przykład techniki samouczące się, tak popularny w dzisiejszych czasach uczenie maszynowe. Czwartym elementem, ale opcjonalnym, jest aplikacja końcowa użytkownika, czyli interfejs machine to human, z którego możemy skorzystać na przykład poprzez smartfona. Wchodząc w taką aplikację, zobaczymy, jak nasz internet rzeczy działa, czy funkcjonuje poprawnie, jakie są na przykład aktualne odczyty, w jakim jest stanie. To stwórzmy swój własny internet rzeczy, co będziemy potrzebowali do takiego projektu. Po pierwsze, to powinniśmy rozpocząć od tego, co chcemy mierzyć i w jaki sposób pokazywać te pomiary lub wykonywać jakieś akcje przy pomocy takiego internetu rzeczy. Czyli potrzebujemy określić wymaganą sensorykę. Powinniśmy też zapewnić odpowiedni interfejs komunikacji oraz sposób, w jaki będziemy komunikować się. Zapewne jest znany protokół Wi-Fi, z którego korzystamy na co dzień, protokół Bluetooth również. Natomiast najczęściej internet rzeczy korzysta z własnego interfejsu komunikacji w taki sposób, aby koszt jego implementacji, jego użycia był jak najniższy. Spójrzmy na
tabelkę. Mamy tutaj wylistowane potrzebne elementy takiego systemu informatycznego, który przedstawiłem wcześniej. Proponuję tutaj zbudowanie takich węzłów internetu rzeczy. Jeden z węzłów będzie węzłem pomiarowym, natomiast drugi będzie węzłem wykonawczym. Akurat w naszym przypadku będzie po prostu prezentował informacje. No a jaka to będzie informacja? Może to być na przykład informacja o tym, jaki jest aktualny stan otoczenia, w którym się znajdujemy. A dokładniej, czy temperatura i wilgotność w pomieszczeniu spełnia wymagania polskiej normy dotyczące na przykład pracy biurowej. Co będziemy potrzebować? Otóż proponuję, aby wykorzystać transmisję danych, w tym przypadku protokół MQTT. Zaraz o nim opowiem więcej. Na tym obrazku tutaj po stronie prawej widzimy węzły internetu rzeczy, które poprzez protokół komunikują się z chmurą danych i przekazują te dane kolejnym węzłom wykonawczym. Właśnie w ten sposób będzie działać nasz internet rzeczy. Proponuję użycie bardzo tanich, ogólnodostępnych procesorów ESP8266 z modułem Wi-Fi oraz z możliwością programowania poprzez Arduino, czyli taki otwarty standard programowania, który możemy sobie zainstalować i użyć na komputerze. Ten procesor jest jednorodzeniowy, ma wystarczającą ilość pamięci oraz urządzenia wejścia-wyjścia, tutaj komunikacyjne, oznaczone na niebiesko poprzez liczby i literki, czyli D1 do D15. Możemy z nich skorzystać oraz możemy wykorzystać również połączenie za pomocą protokołu I2C. Stwórzmy nasz pierwszy węzeł, węzeł A. Będzie to węzeł prezentujący dane. Na ekranie oznaczonym jako A, połączonym poprzez interfejs I2C z naszym procesorem ESP8266, oznaczonym tutaj literką B. A całe działanie będzie zapewnione poprzez ogniwo akumulatorowe oznaczone jako D i układ zasilający oraz ładujący to ogniwo oznaczony jako literka C. Te bardzo podstawowe elementy, które wykorzystamy, one, ich koszt oscyluje tutaj w granicach, myślę, kilkudziesięciu złotych. Jest to bardzo niski koszt budowy takich urządzeń. Natomiast węzeł B będzie to węzeł pomiarowy. W nim wykorzystamy bardzo tani, ogólnodostępny układ pomiarowy DHT, połączony jedną linią tutaj komunikacyjną, oznaczoną na niebiesko, z naszym procesorem, czyli B, i również ogniwo bateryjne oraz układ ładujący. To, jak widzicie, jest bardzo nieskomplikowany układ i łatwo go odtworzyć. Jakie mamy dostępne kanały komunikacyjne? Po pierwsze, myślę, najczęściej, z którego korzystają obecne rozwiązania, które dostępne są na rynku, które możemy kupić, są to rozwiązania opierające się na Z-Wave oraz Zigbee. Są to sposoby bezprzewodowej transmisji danych. Możemy także użyć innych kanałów komunikacyjnych. Natomiast ja proponuję, aby w dzisiejszym projekcie użyć Wi-Fi. Proponuję ten protokół MQTT, czyli bardzo lekki protokół opierający się na takim pomyśle, że wszystkie dane przesyłane są pomiędzy tematami, czyli dane urządzenie subskrybuje taki temat, tak jakbyśmy subskrybowali magazyn
i otrzymujemy co jakiś czas informacje. Właśnie w taki sposób działa protokół MQTT, taki serwer, który udostępnia te tematy i nazwany jest on brokerem, natomiast reszta to klienci, w tym przypadku nasze węzły. Ten protokół operuje na stosie TCP/IP. Jakie dane będą przesyłane przez nasz protokół? Otóż to będą dwa typy wiadomości. Jeden z typów to zdarzenie, natomiast drugi typ to polecenie. No i tutaj widzimy, że takie zdarzenie to odczyt temperatury i odczyt wilgotności, natomiast polecenie w naszym przypadku to będzie informacja wyświetlana na ekranie. To będzie informacja o tym, że na przykład wilgotność jest ok, wilgotność jest za niska lub temperatura za wysoka. Pozostała nam trzecia część naszej układanki. To chmura danych. Musimy połączyć wszystkie nasze węzły w jedno miejsce. Mamy do dyspozycji różne chmury obliczeniowe. Są to chmury komercyjne, na przykład oferowane przez firmy Amazon, Microsoft, IBM. Te firmy, jak zarejestrujemy się na ich stronach, oferują także darmowe pakiety, które możemy użyć do celów takich edukacyjnych, w przypadku małego ruchu, czyli takiego małego projektu, jaki chcemy zbudować. Proponuję wykorzystanie na przykład tutaj chmur tych trzech firm. Ale mamy też możliwość alternatywną, czyli budowę własnego serwera. Własnego serwera, jest to serwer Mosquito. Jest on otwartym oprogramowaniem. Możemy taki serwer postawić u siebie w pokoju. Takie rozwiązanie lokalne, własny mikroserwer. Na tym zdjęciu możemy zobaczyć gmach ratusza miasta Norwich we wschodniej części Anglii. Mija 58 lat i taki komputer po prawej stronie jest to Raspberry Pi w wersji 0, który wykonuje miliardy operacji na sekundę i kosztuje $5. W opozycji jest przedstawiony do komputera Elliot, wykonującego około od 100 do 1000 operacji i kosztującym bagatela 2 miliony funtów po przeliczeniu jego kosztu zakupu z uwzględnieniem inflacji przez ten czas. A ten komputer Raspberry Pi Zero był dołączony do magazynu. Otóż byliśmy świadkami, moim zdaniem, precedensu na skalę światową, kiedy właśnie ten komputer osobisty został dołączony za darmo do magazynu, do świątecznego numeru 40 MagPie. Cały nakład został wyczerpany w kilka minut. Aby stać się posiadaczem komputera, wystarczyło być subskrybentem magazynu i otrzymywaliśmy taki komputer w zestawie za darmo w grudniu 2015 roku. Chciałbym przedstawić jeszcze zagrożenia, które mogą czyhać na nas, korzystając z internetu rzeczy. Otóż z pierwszych bardzo ważnych zagrożeń uważam, że jest możliwa utrata własności rzeczy. Przedstawia się to poprzez subskrypcję oraz wszechobecny DRM, czyli taki sposób zarządzania prawami autorskimi. Otóż firmy coraz bardziej proponują nam takie rozwiązanie, aby nie sprzedawać użytkownikom produktu, natomiast tylko subskrypcję na jego użytkowanie.
Często możemy zauważyć, że kupno samej rzeczy jest bardzo okazyjne, natomiast subskrypcja lub zakup części wymaganych do użytku tych rzeczy jest znacząca. Ich koszt zakupu jest znaczący. W ten sposób firma uzależnia nas od użycia od niej, tak abyśmy byli zmuszeni zakupować tylko dane produkty od tej firmy. Po drugie, nasze dane są przechowywane i przetwarzane w bliżej nieokreślonym miejscu. Mam tu na myśli oczywiście chmury obliczeniowe. Nie wiemy, jak przetwarzane są nasze dane. Oczywiście firma w jakiś sposób nam przedstawia swój model działania, regulaminie, który musimy zaakceptować za każdym razem, używając takiej rzeczy. Natomiast nie wiemy, gdzie są przechowywane nasze dane i w jaki sposób do końca przetwarzane. Uważam, że jest zagrożona również prywatność użytkowników na wielu płaszczyznach. No, chciałbym tutaj przytoczyć słynną aferę Snowdena związaną z międzynarodową akcją podsłuchiwania przez Departament Bezpieczeństwa NSA. Myślę, że to powinno wzbudzić w nas choćby dozę zastanowienia, jakie dane związane z nami samymi trafiają do internetu, jakie dane umieszczamy. Myślę, że czasami warto wcześniej pomyśleć przed dodaniem kolejnych danych do sieci o tym, że obnażamy naszą prywatność, a ktoś może we wrogi sposób przetwarzać te dane w sposób nieoczekiwany, tak jak przedstawił to szeroko poszukiwany wróg Stanów Zjednoczonych Edward Snowden. Możliwe są też ataki na sieć urządzeń internetu rzeczy. Rok w rok wciąż otrzymujemy informacje o tym, że kolejni użytkownicy poprzez awarię serwera lub ataku w jakiś sposób zachwiane jest ich życie codzienne. Na przykład nie mogą wejść do swojego domu, no bo zamki, które umieścili w swoich drzwiach, są połączone z chmurą, z internetem rzeczy, a ta chmura w danej chwili nie odpowiada. Nie odpowiada, czy użytkownik, który stoi przed drzwiami, jest właścicielem domu, czy nie warto mu otwierać drzwi. Jeszcze kolejna kwestia, którą uważam za zagrożenie, to możliwe przeciążenie percepcji człowieka ciągłymi powiadomieniami. Przeciążenia, które może doznać uwaga użytkownika, percepcja. W 1995 dwóch pracowników oddziału badawczego Xeroxa w odpowiedzi na rosnącą złożoność obsługi urządzeń oraz tworzonych technologii informacyjnej zaprezentowali następujące postulaty. Postulaty technologii spokojnej, czyli Calm Computing, Calm Technology. Byli to Mark Weiser oraz John Brown. Ta koncepcja przedstawiona przez nich zakłada dwie takie podstawowe kwestie. Po pierwsze, percepcja użytkownika jest już znacząco przeciążona i technologia powinna działać w tle, właściwie obok uwagi użytkownika. Na co dzień jesteśmy bez przerwy bombardowani powiadomieniami, na przykład ze smartfona. Ta koncepcja już narodziła się w ubiegłym wieku. Bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że internet rzeczy już nie będzie zagadką. Na koniec proponuję zapoznać się z takim małym żartem dotyczącym internetu rzeczy, który dzisiaj przybliżyłem. Dziękuję bardzo.